Sponsorem programu jest PKN Orlen. Partnerem programu jest Budmat. Sponsor główny Wisły Płock. Producent pokryć dachowych, systemów rynnowych i ogrodzeń. Budmat. Tworzymy przyszłość dachu. Jedno z największych toruńskich osiedli, Rubinkowo. To tutaj swoje pierwsze piłkarskie kroki stawiał Damian Rasak. Tutaj miał dom, szkołę i Orlik, na którym spędzał wiele godzin. Tutaj zaczyna się historia chłopaka, który potem w wieku 16 lat regularnie grał w drugiej lidze, a po zaledwie jednym sezonie w seniorach przeniósł się do Chievo Verona, klubu z włoskiej Serie A. Zapraszam na opowieść o wczesnych latach Damiana Rasaka, którą zaczniemy w tym budynku, budynku jego szkoły. Damiana po raz pierwszy zobaczyłem na sali gimnastycznej jako chłopaka, wtedy bodajże 10-letniego. Przyszedł do mnie na zajęcia bodajże jakieś SKS-y z piłki nożnej. Zawsze tą piłką nożną się zajmowałem. Wtedy krótko byłem trenerem, bo pewnie od 5-6 lat dopiero. Prowadziłem tu jakieś zajęcia pozalekcyjne i przyszedł chłopak, trochę pultaśny, jak ja to mówię, okrąglutki. Ale w takim pierwszym kontakcie z piłką już zrobił dość duże wrażenie, bo panował nad tą piłką jako 10-latek. Trafił, panował nad piłką, prowadził ją dość skutecznie, a przede wszystkim zapamiętałem, że podbił piłkę, zaczął żonglować i tych żonglerek wydaje mi się, że wtedy zrobił około 15-20, co dla 10-latka to uważam, że jest już takim naprawdę świadectwem na to, że nad tą piłką panuje i radzi z nią sobie. I ja i Damian w swoim okresie dzieciństwa przeżywaliśmy taki okres właśnie bycia pączkiem. To był mniej więcej okres gdzieś tam do 10 roku życia. I w zasadzie to tylko, że Damian był grubszy, powodowało, że do tego wieku dziecięcego, gdzieś tam powiedzmy 12 lat, odstawał od innych rówieśników. Był wtedy świetny technicznie, w zasadzie od małego. Potrafił wiele zrobić z piłką. No ale był masakrycznie wolny i dlatego w tych pierwszych latach całkowicie nie była widoczna ta jego przewaga na boisku. Później przyszedł czas już szkoły, gimnazjum. My też jeździliśmy na obozy windsurfingowe tam i budowaliśmy taką też siłę, wytrzymałość. Dużo było zajęć też nie tylko takich związanych z wodą, dużo biegów. Później pojawił się ten wiek dorastania tak naprawdę i jak to mówimy i ja i on śmignęliśmy bardzo, bardzo szybko i w zasadzie później pewnie zostaną udostępnione takie zdjęcia, że w odstępie półtora roku z takiego pączka po prostu Damian się stał z taką szprychą, jest takie zdjęcie, gdzie tam pozuje z piłką do siatkówki po półtora roku już mógł zaprezentować się z jakimś tam sześciopakiem, a nie z oponką na brzuchu. To, że mu się udało, zawdzięcza przede wszystkim dyscyplinie, którą sobie sam narzucił, bo nie ma narzuconej jej z żadnej ze stron. Nie przez trenera, no bo trener nie może cię zmusić, żebyś ty się pilnował z jedzeniem, zrzucał tak dzień w dzień. Trener cię widzi przez 2 godziny, tak? A on potrafi naprawdę, on iść na trening, jak było trzeba trzymać dietę, tak? Przyjść tutaj, chociaż też lubi zawsze zjeść sobie coś tam, tak? Fast fooda i ten, ale tyle co on trenował, on potrafił mieć trening, potrafił przyjść na Orlika i wieczorem się jeszcze przed chłopakami na siłownię umawiał, nie? Ja grałem w czasach, gdzie rodzice może tak nie wspierali też mnie, nie mieli tego zainteresowania, jakoś nie miałem jakiegoś takiego oparcia w rodzicach, bo były troszeczkę inne czasy i rodzice ciężko pracowali i jakoś tak
nie byli w ogóle zaangażowani w moją przygodę z piłką, a właśnie przez to z Damianem ja po prostu wiedziałem, żeby tego błędu nie popełnić i wszystko się starałem robić, to właśnie, żeby on odczuł, że ma duże wsparcie od nas, a później od oczywiście ode mnie, od żony, później od starszego syna Krystiana. Jeżeli chodzi o charakter Damiana, to warto tutaj zaznaczyć chyba takie słowo, które mi przychodzi na myśl, to uparty i zawzięty, taki naprawdę, ale zawzięty nie w takim negatywnym z tego słowa znaczeniu, tylko właśnie bardziej chodzi mi o tą upartość, o to dążenie do celu. Chłopak, który wiedział, czego chce. On, pamiętam, w czwartej klasie, jak go zapytałem, czy zwróciłem mu uwagę na jakąś tam rzecz, żeby przyłożył się do nauki, chociaż z nauką nie miał nigdy problemów, był naprawdę więcej niż średnim uczniem. Nauka przychodziła mu łatwo. To nie był chłopak, który musiał siedzieć przy książkach, na pewno nie. W każdym bądź razie zwróciłem mu uwagę, żeby przyłożył się do nauki. On powiedział: trenerze, przecież ja będę żył z piłki. To mnie tak rozśmieszyło. A jeżeli chodzi o tą upartość i taką zawziętość, dołożyłbym jeszcze chyba pewność siebie. Tutaj często rozmawiamy w gronie trenerskim z ludźmi, którzy doświadczyli na przykład pracy na wyższych szczeblach, w ekstraklasie czy w pierwszej lidze. Zawsze mówi się o tym przejściu z wieku juniora do wieku seniora, że to jest taki trudny moment, że młody człowiek ma problem, że to trzeba mu pomóc i tak dalej. Powiem szczerze, że w przypadku Damiana byłem pewien, że z jego pewnością siebie, z taką naprawdę znał swoją wartość i to, że to wejście do tej seniorskiej szatni to będzie bułka z masłem. I rzeczywiście tak było. Bo to właśnie nie było tak, bo to nie było nigdy tak u niego, że on, nie wiem, jakoś się super afiszował, nie? Że jestem pewny siebie, super, mam super umiejętności i tak dalej. Tylko właśnie jak wychodził na bojo, to brał sprawę po prostu w swoje ręce, ciężar tak. Na siebie, właśnie rozgrywał. Nie cierpiał przegrywać, też, nie? Ale też to było tak, że jak wiadomo, że on tam prezentował trochę wyższy poziom niż inni, to też trenerzy jakby na niego bardziej liczyli i on chyba po prostu to też czuł. Też czuł, bo tak, często tak. Właśnie było tak, że było mówione, nie? Że Damian zrobi to, Damian to, ciężar piła do Rasaka, Rasak rozegra. Także no myślę, że też trenerzy na nim trochę więcej kładli odpowiedzialności. Właśnie jak był ten wiek młodzieżowy i też to no pewnie, na pewno go to budowało, nie? Sytuacja, gdzie pojechał po raz pierwszy na kadrę, na reprezentację Polski, którą chyba wtedy prowadził trener Wójcik z Bydgoszczy. Takie zgrupowanie w Woli Chorzelowskiej, chyba wtedy Damian, nie wiem, 16 czy 17-letni wraca z tego zgrupowania reprezentacji po raz pierwszy. To było takie zgrupowanie selekcyjne, jeszcze nie był członkiem kadry. I na moje pytanie, jak tam było, a tam na liście powołanych sami zawodnicy Lech Poznań, Legia Warszawa, zawodnicy z klubów zagranicznych i nagle gdzieś tam Damian Rasak, Elana Toruń. I pytam Damiana, jak było na tym zgrupowaniu. Tak szczerze, Damian odpowiada do mnie, tak szczerze, same cieniasy, jeden z lepszych tam byłem. I to powiedział z takim przekonaniem, że po prostu no, znowu zrobiłem takie oczy i mówię, no pewność siebie i po prostu znał swoją wartość, wiedział, że jest mocny i czuł, że do tej kadry się dostanie i rzeczywiście tak było. Graliśmy jakąś grę końcową na treningu, na hali i w pewnym momencie Damian, no nie wiem, 3, może 4 metry za połową sali gimnastycznej złożył się do przewrotki, piłka była kozłowana. Taka odbiła się przed nim, Damian złożył się i przewrotką uderzył na bramkę z taką siłą, że ja się złapałem za głowę i naprawdę ciężko mi było uwierzyć, że 14-letni chyba wtedy chłopak wpadł w ogóle na taki pomysł i wykonał to w taki sposób, jak najlepsi zawodnicy na świecie. Oczywiście no akurat wyszło mu to, gdzieś tam trafił w tempo, w tą piłkę, no ale wyglądało to bardzo imponująco. To taka jedna z sytuacji, która mi gdzieś tam utkwiła w pamięci. Kolejna sytuacja, mieliśmy dzień sportu, jak co roku w szkole, 1 czerwca i odwiedzili nas tutaj zawodnicy futsalu,
klub ekstraklasowy, wtedy nazywał się nie FC Toruń, a chyba Marwit Toruń, nieważne. W każdym razie zawodnicy ekstraklasy przyszli tutaj zaprezentować klub, powiedzieć trochę o dyscyplinie i na koniec zorganizowaliśmy taki mecz, też halowy oczywiście. Ci zawodnicy ekstraklasowi wyszli na salę i przy dopingu, powiedzmy, innych uczniów Damian i jego koledzy z klasy naprawdę grali z tymi zawodnikami ekstraklasy w futsalu jak równi z równymi. Oczywiście trwało to mniej więcej około 10 minut, gdzie ta gra była bardzo wyrównana i ci zawodnicy naprawdę musieli wspiąć się na wyżyny, żeby tutaj tych chłopaków ograć. Powiem szczerze, że to było takie dziwne, tak teraz patrząc jak te orliki są puste, to my na nasze mecze to się ludzie zbierali, nawet z bloków czy na ten patrzyli, na tego przychodzili i nawet jak ktoś miał, nie wiem, że są rezerwacje, tak, no to czekał nawet i te 15 minut, tak my mieliśmy rozstrzygnięcie do grania, nie? To były takie mecze, że to były cięższe na pewno takie mecze na orliku niż od niektórych treningów w tamtym wieku, bynajmniej dla mnie, na takiej zasadzie. Ja się bardziej skupiałem, potrafiłem po jednym treningu powiedzmy przyjść tutaj, no bo oni będą, tak? Był właśnie jury, wtedy to w juniorach chyba bodajże Włókniarza jeszcze wtedy był, później we Włókniarzu. I przyjeżdżał, właśnie zbieraliśmy tak naprawdę z Damianem, później było na łączach cały czas na telefonie, zbieramy jak najlepszych, nie? No bo im my się stawaliśmy teoretycznie tego, no to chciało się, żeby te mecze były jak najbardziej zacięte, że to nie było mecz do jednej bramki, nie? Żeby to było 6 na 6, ale takich na ten mecze, no to zbieraliśmy tutaj z Rubinkowa najczęściej, chłopacy specjalnie też przyjeżdżali, niektórzy czy z Elany z drugiego końca Torunia, żeby z nami pograć, nie? Z Damianem przede wszystkim, właśnie Bartek Wolski, też jeszcze tata, tak, Bartka, Krystian, brat Damiana. Także tu była taka ekipa, żeby naprawdę, no już jak na przykład ktoś, nazwijmy to, odchodził poziomem, no to delikatnie się go później na przykład nie pisało, ściągało się kogoś jeszcze lepszego w to miejsce, żeby ten poziom cały czas podnosić. No i było, no nie oszukujmy się, no ja zawsze już miałem taki moment, tak jak już tam w miarę już, powiem tak, że już wyglądałem na tym boisku, no to zawsze ja się z Damianem dzieliliśmy jakby. Jak zmienialiśmy ekipę, no to ja miałem swoją, on miał swoją. No i zawsze, no mówię, taka zawziętość, to mnie napędzało, mnie bynajmniej w grze, jak jeszcze wtedy byłem takim, nazwijmy to, czynnym zawodnikiem na takiej zasadzie, to mnie napędzało, ja uwielbiałem grać przeciwko niemu, bo to mnie napędzało do jeszcze cięższej pracy. Że on zapieprzał po całym boisku, ja go specjalnie, ja wiem o tym, że go to wkurzało, ja biegałem za nim, na przykład indywidualnie, tak jak krycie w piłce ręcznej, tak, to ja za nim biegałem, nie? Także ten poziom naprawdę na Orliku był mocny. Oj, w szkole to była konkretna jazda, pamiętam, bo gimnazjum to strasznie nam odwalało, taki przerąbany okres. Na WF-ach to w ogóle pamiętam, no mieliśmy trenera, no trenera Andrzeja Góreckiego, którego wszyscy, kurczę, lubiliśmy i do teraz lubimy i zawsze będziemy go dobrze wspominać. Trener właśnie, trener Górecki prawie traktował go jak syna, ale na, no co najmniej dwa albo trzy razy w tygodniu tak się cisnęli, normalnie raz jak prawie z trenerem Góreckim, to prawie się wyzywali, to prawie do rękoczynów dochodziło w sali, bo to właśnie tak jak raz jak wszystko na serio brał, nawet na WF-ie głupim, a jak trener Górecki na coś zwracał uwagę, to ten się zaraz obrażał i krzyczał. Tak, bo raz tak jeszcze ma taką cechę, że się lubi się obrazić, nie? Tak. On lubi się obrazić. No to, ale to na WF-ach na pewno. Dużo miałem z Damianem takich właśnie sytuacji w szkole, gdzie powiedzmy, no trochę mi krwi napsuł właśnie tą swoją upartością i takim nieodpuszczaniem. Gdzieś nieraz nawet wchodziłem, powiedzmy, z nimi do gry, czy w siatkówkę, czy w piłkę nożną, czy na hali, to zawsze gdzieś tam ja wybierałem jedną drużynę, Damian drugą i ta rywalizacja taka była później już w wieku oczywiście gimnazjalnym. Zawsze była gdzieś takie drugie dno tej rywalizacji, że tu nie można trenerowi odpuścić i za to też go szanuję i ja w ogóle uwielbiam takie osoby, które traktują właśnie sport jako z przymrużeniem oka na wesoło, ale gdzieś tam trzeba zawsze w rywalizacji czy w treningu traktować to poważnie. No były, zdarzały się, no pamiętam, tam jakieś kary dostawał czasami od rodziców, ale właśnie jedyne co mówił i to też myślę, że było bardzo dobre, to mówił, że w życiu nie dostanie i tego jest pewien od taty czy mamy kary na jakieś treningi, że mógłby na wszystko dostać, na wyjście na podwórko, na kompa czy cokolwiek innego, ale nie na treningi, bo no mocno tata mocno go wspierał i no wiedział, że no nie może odpuszczać i tyle, nie? To także nieważne, co się tam działo się w szkole, to było to na pewno po prostu załatwiane w domu, ale na trening przyjeżdżał, no.
No to może w tym racji jest trochę, bo na to właśnie wszystko robiliśmy, żeby miał jakieś ewentualnie jakieś kary, żeby coś tam odczuł, jak coś przeskrobał, bo zawsze się wiadomo, każdemu dziecku coś zdarzy i jakaś dyscyplina, żeby była, ale właśnie treningi to była jedyna rzecz, że po prostu nie chcieliśmy mu tego odbierać, bo wiedzieliśmy, że też to jest tak jakby... No, już później wiązaliśmy jakby nadzieję, że właśnie będzie jakimś piłkarzem, czy żeby się jak najlepiej rozwijał i nie chcieliśmy mu jakby jeszcze tymi karami, że nie pójdzie na trening, przeszkadzać w tym rozwoju. Była to, czekaj, pierwsza chyba gimnazjum, była jedna dziewczyna u nas w szkole, która no naprawdę w większości chyba chłopaków się podobała. On wtedy z nią tam właśnie pisał, coś tam próbował do niej podkręcać i był jeden gościu, z którym się teraz właśnie przyjaźnimy, który też właśnie niby pisał do tej dziewczyny, ale jak teraz przynajmniej opowiada, no to tam w ogóle co innego mówi, ale wydaje mi się, że właśnie ty też do niej pisał. No i co? No i chłopaki, no nie pasowało im to, że oboje muszą walczyć o jej względy, więc chcieli to wyjaśnić za rurami. No. Więc co? No się ustawili na pojedynek. Więc to, więc no co? Wzięli rękawice od starszych gości. No co? Prawie pół szkoły poszło zobaczyć. Zobaczyć, jak raz zakłada rękawicę i się trzaska z gościem, nie? Ale no, zabawnie to wyglądało, bo poszedł, kurczę. Dostał dwa pierwsze strzały, zaczęła mu krew z nosa lecieć i mówi, nie, dobra, stop, i skończył walkę. Więc to bardziej komicznie wyglądało. Ale co, no co, teraz się właśnie z tym gościem przyjaźnimy, nie? Ale pamiętam, trochę poobdzierany był, to pamiętam, rodzice na niego byli wkurzeni za to, wrócił, to próbował coś tam im wkręcić, że gdzieś tam krzaki wpadł czy coś, ale chyba tata go wyczaił, o co chodzi, to by tam się przyznał, co tam było. To się zaczęło, jak Damian szedł do klasy sportowej. Poszliśmy na badania właśnie, takie ogólne, bo trzeba było mieć badania. I po prostu lekarz stwierdził, że ma jakąś arytmię, taką, że trzeba dokładne badania w szpitalu zrobić. No i właśnie zrobiliśmy te badania i stwierdzono jakby tą jego arytmię, ale to było na tyle niegroźne, że w tym momencie byliśmy pocieszeni, że to było jakby wada wieku takiego młodzieńczego przy dojrzewaniu. I dlatego byliśmy pełni nadziei, że będzie wszystko dobrze, ale Damian miał przerwę około chyba 2 lat właśnie, gdzie leczył się i brał jakieś tam lekarstwa. No i wszystko powoli dochodziło do normy i miał przerwę w treningach właśnie. To było gdzieś tam 10 lat chyba miał, tak coś, 10-11 to było ten okres właśnie. Kiedy tylko była możliwość, rodzice pracowali w systemie 3-zmianowym, więc często byliśmy sami w domu, to staraliśmy się grać w tą piłkę. Pamiętam taką historię, w zasadzie niejedną, gdzie rodzice właśnie szli do pracy, powiedzmy, na nocną zmianę, a my wtedy urządzaliśmy sobie w salonie boisko piłkarskie. Za bramkę nam służył taki starszy już segment i po prostu po godzinie 22 tłukliśmy tam, rozgrywaliśmy mecz jeden na jednego. Później rodzice dowiadywali się na następny dzień w zasadzie tylko od sąsiadów, że my sobie urządzaliśmy zawody. Więc tak naprawdę kiedy tylko było możliwe, to nawet w czasie tej akcji z sercem staraliśmy się nie odbierać mu całkowicie tej gry. Oczywiście Damian trafił do klubu, zaczął w tym klubie trenować, w Elanie oczywiście toruńskiej, gdzie ja też prowadziłem rocznik chłopców o rok starszych, czyli on był młodszy, ale jako że radził sobie z tą piłką, wydawało nam się, mi i innym trenerom, że rzeczywiście będzie coś z tego, więc trafił do grupy o rok starszych chłopaków i wtedy już po prostu gdzieś po pół roku treningów
można było powiedzieć, że ten chłopak jakimś tam potencjał ma, chociaż mówię, cały czas ta jego sylwetka była taka dość okrągła i można było powiedzieć, że jakieś takie, powiedzmy, problemy są gdzieś tam z motoryką, wynikające właśnie z tego, że był taki okrąglutki. To było takie śmieszne, że na boju właśnie jak on zawsze podniosło mu się dzisiaj, to właśnie tak jak Bartek mówi, nie? Że zrobił się cały czerwony, wydar się żyła mu wyskoczyła i biegł się... Ale wtedy w szalmie gonił jeszcze bardziej. Wjeżdżał, nie? Wjeżdżał w ludzi, tak. Także to tam u niego było jakby taki cios na ambicje, także... Tak. Zawsze taki był, no nie był zadowolony z no tego, i do że... tego my zawsze lubiliśmy go podkręcać i tak. Do teraz uwielbiamy to, bo to po prostu ta jego właśnie reakcja, to wkurzenie, no to jest tak śmieszne, chłop się śmiesznie gotuje, że my po prostu robimy to, żeby się pośmiać z niego, nie? No zawsze właśnie się śmiesznie denerwuje, ale jeżeli chodzi o takie przyjęcie porażki gdzieś tam, no to zawsze no mi się wydaje, że no nigdy nie był, wiadomo, zadowolony i gdzieś tam nie akceptował tego, pewnie gdzieś tam w środku w 100%, ale zawsze też był taki, mi się wydaje, że w stanie od razu powiedzieć, co poszło nie tak, nie? Że no, że zrobił to źle, no, taki był dosyć świadomy tego, nie? Co poszło źle. Na pewno takim momentem przełomowym w jego karierze, kiedy właśnie było widać, że ma przed sobą tą karierę piłkarską, to był moment właśnie, w którym zaczął grać tutaj w seniorach w Elanie. No bo tak jak zresztą mówiliśmy wcześniej, poszedł do tych seniorów i tam się pokazywał z bardzo dobrej strony, był widocznym zawodnikiem, na boisku się wyróżniał i to mogło gdzieś tam, jak się wtedy na niego patrzyło, to mogło gdzieś tam świadczyć o tym, że może coś z niego być później. Tym bardziej, że on wtedy miał no te 16-17 lat. No i nagle patrzymy, że Damian jest, nie? No to już takie wow, to już się już w Toruniu mówiło, tak, w Elanie o tym, nie? Że młody chłopak, tak wielka kariera przed nim, że tutaj będzie, wtedy był akurat ciężki okres też w Elanie, także no też dla niego też duża szansa była, tak? Na takiej zasadzie, że tam bodajże był wtedy druga liga i to tak ten spadek, nie? Na ten, no ale wszedł i on, nawet jak był mecz jakiś przegrany, no to słyszałem same opinie nawet osób neutralnych, tak? Że on najlepiej na boisku wyglądał, tak? Także wycisnął z tego okresu jak najwięcej, się dało. No ale no tak napędzało tych młodych, tak? To był taki sygnał właśnie na przykład dla mojego rocznika, że da się, nie? Że da się przejść z juniora, tak jak nieraz mówili, że z juniorów to już raczej, to już tam jak to się nie nadaje, to jest zjazd. Nie, że można naprawdę przejść w młodym wieku już do seniorskiego grania i być wcale nie być najgorszym, tylko być jedną z wyróżniających się postaci. Tak jak on był zresztą, nie? W klubie mieliśmy wtedy taki moment troszeczkę gorszy, gdzie bardzo duża ilość młodych zawodników dostawała szansę. Damian był właśnie jednym z nich i na pewno dwie takie rzeczy, które teraz, patrząc jako trener, uważam, że doprowadziły do tego, że gra wyżej, no to pierwsza rzecz to na pewno technika użytkowa. Tu było widać, że on naprawdę piłkarsko bardzo dużo potrafił, piłka mu nie przeszkadzała. A druga rzecz, uważam, że jeszcze ważniejsza, to sfera mentalna. On był zawsze bardzo pewny siebie, bardzo pracowity. I tak naprawdę w porównaniu właśnie do tych młodych chłopaków, którzy też mieli duże możliwości, on widać było, że jest nastawiony mega na sukces, na to, żeby grać w piłkę i może to nie było takie aż za mocno, może nie przemawiała przez niego pycha, ale wiedział, jakby znał swoją wartość, wiedział co może osiągnąć i dążył do tego. Miał ten luz, wyróżniał się tym spośród wszystkich, że łapał ten kontakt łatwo, miał swoje gadane, że tak powiem. Zawsze tego się miło słuchało. I nakręcał, można też powiedzieć, innych, co sprawiało zawsze większą radość. Widać było, że on zna swoją wartość, tak? Ta pewność siebie to nie pycha jakaś, tylko właśnie taka wiara w to, że coś umie i to potrafię pokazać, potrafię to sprzedać. Chcę być lepszy i w tym takim dobrym kolorze to wszystko. To chłopak naprawdę, no ja tak teraz rozmawiałem, to mi się coraz bardziej właśnie przypominają momenty, kiedy on nie odpuszczał, tak, że taką pewnością siebie gdzieś tam dziurę założył, czy dribbling miał takie fajne bujnięcie z lewa do prawa i potrafił się włączyć z tą piłką, przedrzeć się przez przeciwnika. Ale to taka właśnie taka fajna ta bezczelność jego, no bo no, nie czarujmy się, no musi być troszeczkę wiary w siebie, jeżeli chcemy coś osiągnąć, no nie można uszy po sobie tam kulić.
no i na pewno dojrzał dużo szybciej, tak, niż inni, na przykład jego rówieśnicy. Typowo piłkarsko, nie wiedział się zachować, szat, nie wiedział co. I on to, co miał przeplatał na tego, to mógł, powiedzmy, nam teoretycznie nawet przekazywać, tak? To są takie małe rzeczy, ale nie wiem, jakieś dziadki, tak? Jakieś pstryczki w ucho, jakieś dwa kontakty, takie gry seniorskie, przeprowadzał na Orlika, nie? Nie było ludzi, na przykład byliśmy w 4-5 osób, no to co miałeś robić? Dziadka, albo robił nam na przykład gierki, robiliśmy w polu karnym, graliśmy, nie wiem, 3-3, na przykład na ustawienie piłki na linii, nie? Gdzie w juniorach nie było takich w ogóle gier jeszcze, nie? Tylko seniorów na przykład, że on nawet sam wymyślał jakieś pojedyncze gierki, takie, żeby nas. Żeby nawet nam to dało dodatkowe umiejętności techniczne, tak? Jakieś tak, dwa kontakty w górze tego, no, ale dla niego też zabawa, tak? No nie trzeba mówić, że on zabawy z piłką też bardzo lubił, nie? I lubi zresztą pewnie, no to mówię, no, nie widziałem go dawno na tak treningowo, tak? No mecz to jest mecz, no nie oszukujmy się. Powiem szczerze, że jeżeli chodzi o jego podejście do treningu czy też do meczów, to nie był zawodnik, który się spinał. To nie był zawodnik, któremu bym może z zewnątrz przynajmniej tak by to wyglądało, żeby bardzo, bardzo, bardzo mocno zależało. Często w treningu miał właśnie duży luz, dużą pewność siebie, gdzie jak na młodego zawodnika, który wchodzi do pierwszego zespołu, to była jakaś tam nowość. Najczęściej ci zawodnicy, którzy przychodzą, są mocno spięci, gdzieś popełniają dużo błędów, gdzieś próbują też udowodnić pewne rzeczy, a on raczej wszedł do treningu od razu, czy też w mecze z takim założeniem, że to jest jego miejsce, on się nie ma czego bać i przede wszystkim widać było właśnie ten jego luz na boisku. On od razu starał się być czołową postacią zespołu, a nie tylko zawodnikiem, który nic nie popsuje i nic nie będzie przeszkadzał starszym zawodnikom zespołu. I to już zaczęły się czasy, gdzie menedżerowie zaczęli, tak mówiąc kolokwialnie, biegać przy młodych chłopakach. No i na którymś tam meczu tej Centralnej Ligi Juniorów, bodajże z Wartą Poznań, po meczu podszedł do mnie człowiek, który takim łamanym językiem polskim zaczął ze mną rozmawiać i podpytywać właśnie o tych trzech chłopaków. O Damiana Rasaka, o Bartka Wolskiego i o Bartka Maćkiewicza. I była z nim kobieta, która tutaj podobno w Toruniu prowadziła jakąś kancelarię prawniczą. Ten człowiek okazało się, że był Włochem. Był to agent, jakiś menedżer, tak, włoski, pochodzący z Włoch, który rzeczywiście przedstawił mi swoją tam licencję, że ma takie i takie uprawnienia, dał mi swoją wizytówkę i bardzo mocno podpytywał o chłopaków, czy mają jakiś plan na przyszłość, czy jakieś kluby o nich pytają, czy wiemy, co z nimi dalej i co z nimi dalej. Odesłałem oczywiście człowieka do rodziców, bo wtedy jeszcze nie było tak, że chłopcy mieli swoich menedżerów, mimo to, że byli reprezentantami Polski, to nie tak jak dzisiaj, że każdy 15-latek, który gdzieś tam się pojawi i zagra lepszy mecz, już podpisuje jakieś tam umowę z menedżerem czy z jakąś firmą. Wtedy było tak, że to rodzic decydował o tym, o przyszłości swojego dziecka. No Damian to może z początku się tak nie obawiał, jak my się obawialiśmy, bo Damian mimo wszystko był raczej chętny na ten wyjazd, ale my mieliśmy dużo obaw właśnie, no bo przede wszystkim, no wiadomo, pierwszy raz odejście z domu, młody wiek, też nie mieliśmy w ogóle pojęcia, jak to wygląda za granicą. No ale po prostu stwierdziliśmy, że zaryzykujemy. Ja tak pomyślałem osobiście, że raz, że jakby zmiana klimatu, że mniej pokus które mogły go czekać w Polsce w tym wieku jakby dojrzewania takiego, właśnie ten wiek taki 16-18 lat jest takim wiekiem, że no różnie chłopacy, jakby koledzy mają różny wpływ na cały jakby ten czas i są różne pokusy, wiadomo, i ten wyjazd jakby troszeczkę go od tego odetnie. I to też był jakiś aspekt, który mnie jeszcze bardziej utwierdzał w tym, żeby Damiana tam wysłać, żeby jakby zmienił troszeczkę klimat, żeby poznał też oczywiście inną piłkę. Ale przynajmniej ten cały wiek młodzieżowca spędził bardzo dobrze i piłkarsko też zdobył Ligę Młodzieżową Włoch, także jakiś sukces osiągnął. Także z tego aspektu byliśmy zadowoleni, ale jeżeli chodzi o typowe obawy, no to one były bardzo duże. To
mieliśmy wątpliwości do samego końca, szczególnie żona jeszcze bardziej. Ja to oczywiście, wiadomo, jakieś marzenia, to wszystko, wydawało mi się, że to jest super, ale żona bardzo przeżywała ten wyjazd. No wiem, że też mówił, że czasami mu przechodziło przez myśl, żeby pierdzielnąć to i wrócić, bo naprawdę mu na początku ciężko było, ale no szybko się ogarnął, no jak mu zaczęło iść w tym Chievo Verona. Kurczę, no w pierwszym sezonie oni wygrali chyba Primavera, z tego co pamiętam tam, tylko nie pamiętam, czy to do jakiegoś rocznika było, czy jak. No ale wygrali, no to też ogromny sukces. No i chłop się odnalazł w końcu w tych Włoszech, tak? Bo później transfer do Bari. No pierwsze chwile po przyjeździe, no to były ciężkie, bardzo ciężkie, na tym powiedział. Ten pierwszy miesiąc ogólnie, a może tak. Bo telefon był zaraz właściwie na drugi dzień, bo w pokoju był, jakby zamieszkał z muzułmaninem i był taki, taka historia była drastycznie śmieszna, ale wtedy to była dla niego naprawdę emocjonująca, że obudził się o 4 rano w pierwszą noc i patrzy, a ten muzułmanin się modli i coś tam ten wystraszył się, bo nie wiedział, co się dzieje, ale po prostu, no wiadomo, no, każdy ma inną religię, inne tam podejście do wszystkiego i na drugi dzień zadzwonił i mówi: tata, ja już dłużej nie będę, bo nawet się wyspać nie mogę już w pierwszy dzień, mówi, nie mogę się tutaj skupić, mówi dosyć, że nie znam jeszcze języka, nie mogę się z nim dogadać, no to po prostu był przerażony, można powiedzieć, po pierwszym dniu. Także zaraz właśnie zadzwonił. Później następne dni też nie były tak by lepsze za dużo, no bo został przeniesiony, tam poprosiliśmy o przeniesienie do innego pokoju, z innym kolegą był, ale mimo wszystko ta nieznajomość języka, szczególnie włoskiego, i słaba znajomość innych zawodników angielskiego, bo Damian troszeczkę po angielsku już potrafił rozmawiać, no to było dużym wyzwaniem, żeby się komunikować, żeby właśnie czy na treningu później, czy właśnie w hotelu po, jakby po, w hotelu po, jak się ma czas wolny, porozmawiać z kimś, no to było dla niego po prostu, no ciężkie. Ciężkie te pierwsze dni były bardzo, nieraz nawet płakał do słuchawki, chciał już nawet wracać, także nie było to dla niego, jakby te pierwsze dni nie były dla niego łatwe. Damian jest bardzo rodzinny, podchodzi do tematów rodzinnych poważnie, zawsze znajdzie czas dla rodziny, lubi pożartować, pogadać na poważne tematy i po prostu spotkać się. Na pewno mu tej rodziny brakowało, bo on jest akurat taki rodzinny chłopak, właśnie u niego w rodzinie jest tak, że te relacje są dosyć właśnie takie bliskie, się często rodzina spotyka i też Rasek ma dwójkę rodzeństwa, tam młodszą siostrę, nie? I właśnie i brata, i też właśnie on zawsze tam miał dobry kontakt z tym rodzeństwem, także te, jak tam gdzieś się z nim rozmawiało i właśnie tak jak Wrzesek powiedział, że jak był w tych Włoszech, to na pewno brakowało mu rodziny, no i gdzieś tam tęsknił. Może też mu trochę doskwierała ta presja, nie? Że tam, że chciał grać, że chciał się pokazać, też no może... Wiesz, no wiesz, no bo to jednak pojechał ze świadomością, no właśnie, że pojechał tam, szansa życiowa, tak, nie? No. A nie wiem, ja tam jeszcze pamiętam, że właśnie jak się z nim rozmawiało, to gdzieś tam no przewijał szczególnie to, że mu brakuje właśnie tutaj tej Polski, też się śmiali. Też taki był, też właśnie wtedy chyba on gadał, że mega dużo je, nie? Bo nie znaczy, ma co nie, robić, tylko początek, chodzi na początek był takie zderzenie z kuchnią włoską, że on makarony strasznie dużo makaronów. Właśnie to było takie śmieszne, bo on przyjeżdżał i taki był trochę właśnie pulpecik. Taki pulpecik lekki i mówił: o, chodzę na siłownię i ciągle jem ten... risotto z parmezanem i pokazywał bicepsy i się z niego śmialiśmy, że jest grubo, a on mówi: patrzcie, że to niby mięsie. Tak, patrz jak przypakowałem. Tak, ale co, no starał się też właśnie z tych Włoch, no jak najczęściej, kiedy miał tylko okazję, chociaż na parę dni pamiętam przyjechać, to łapał się każdej okazji, żeby odwiedzić rodzinę, no ale no też za każdym razem, no nie było opcji, żeby z nami się też nie zobaczył, nie, to tam
wiadomo, musieliśmy się chociaż ten raz zobaczyć zawsze, nie? No właśnie, były czasami takie sytuacje, że on przyjeżdżał chyba na jeden dzień albo na dwa, nie? Na weekend? No na przykład dosłownie weekend, to tak. Tylko wpadał, wypadał. Tak, nie? Przyjechał, zobaczył się z rodziną, zobaczył się z nami i poleciał z powrotem, tak, nie? Tak. Jak wiemy, z naszego okręgu bardzo mało zawodników tak naprawdę doszło do poziomu ekstraklasy. Damian jest tak naprawdę jednym z wyjątków. I uważam, że głównym takim atutem, głównym powodem, który spowodował to, ja uważam, że był wyjazd do Włoch, że on mu dał bardzo dużo. Ja go pamiętam tutaj w Toruniu jako zawodnika właśnie mega ambitnego, przede wszystkim zaawansowanego technicznie, ale miał duży problem z motoryką. My z Damianem tak naprawdę też podczas tego jego wyjazdu do Włoch często spotykaliśmy się na boiskach nawet orlikowych tutaj w Toruniu. Co pół roku, co rok, kiedy zjeżdżał, graliśmy takie gierki między sobą i pamiętam właśnie przepaść pomiędzy momentem, kiedy wyjechał, a właśnie już pół roku, rok później, półtora roku później, jaki zrobił progres motoryczny. Widać było, że pod tym kątem naprawdę bardzo popracował i uważam, że to też był jego właśnie bardzo, bardzo duży atut w porównaniu do zawodników, którzy byli tylko tutaj, którzy nie trenowali za granicą. No trochę inny styl był we Włoszech chodzenia. I trochę inny styl ubioru. Tak, pamiętam, przeżywał i jak na przykład przyjeżdżał, to miał spodnie ponad kostki. I pamiętam, właśnie się śmialiśmy, że co to w ogóle jest, że kurczę, spodnie nawet do kostek, nie są tylko prawie do połowy łydki. O, tak we Włoszech się chodzi, wszyscy tak, chodzą. Tak, on właśnie jakieś takie, albo jakieś takie bluzy też śmieszne, dziwne, nie, jakieś tak, takie. Tak, tak. Mówi, no we Włoszech tak się chodzi. Czyli właśnie. Trochę przejął ten włoski styl, no ale no co. No ale szybko wrócił do stanu pierwotnego, do swojej polskiej natury, nie? Tak. No i pamiętam właśnie, że z Hewą no to było, nie? Wyjeżdżał, do tego się śmiałem, że się śledziło relacje, tak? Instagrama, Facebooka, co tam wstawia, tak? Pamiętam te pierwsze zdjęcia z tym swoim menadżerem, nie na ten. Pierwsze zdjęcia w tych takich wytartych, się śmialiśmy takich, teraz jak się śmialiśmy tam, parę lat temu z chłopakami, że jakieś takie wytarte te koszulki były z Hewą i na tego. Ale takie marzenie na ten, że może coś by przywiózł, coś na ten, jakąś koszulkę, taką, no to z takich małych rzeczy. No i my później, pamiętam, mieliśmy tutaj taki zespół, zresztą właśnie z bratem Damiana robiliśmy tam taki orlikowy, właśnie graliśmy w tych futbol arenach czy coś na tego. No i jako to dzieciaki, no nie było pieniędzy na tego, ani na ten, no to żeby jakieś stroje. I pamiętam, że przywiózł nam, wysłał Krystianowi jakieś koszulki tej Dziwowy i na ten, i graliśmy. To ekipa taka na ten, mówię, no takie osiedlowe, wtedy to nie było takie rozpoznawalne, tak jak teraz, że tam ludzie się zbierają, kupują sobie stroje i ten, tylko wtedy my jako takie dzieciaki, mieszanie na starszych i dzieciaków, normalnie graliśmy sobie w jednych jednakowych strojach, nie? No to już było coś, nie? Może takie momenty w tym pobycie były takie gorsze, jak na przykład ten skończenie jakby tego wieku młodzieżowego, jak przeszedł do Bari, tam jeszcze zagrał jeden sezon i później do takiego klubu trzecioligowego miał już iść do seniorów jako jakby jego pierwszy sezon we Włoszech do Torres i wtedy tam była ta sytuacja ze spadkiem, jak już podpisał kontrakt ze spadkiem za korupcję do niższej ligi i wtedy musiał zagrać pół sezonu, chyba to była czwarta liga, także też nie była zawodowa i to był taki moment, taki trochę się załamał właśnie, że po prostu jakby nie miał wyjścia, że musi te pół sezonu tam rozegrać, żeby wtedy mógł po tej rundzie gdzieś odejść, czy to do Włoch, do innego zespołu, czy to właśnie wrócić do Polski. I to był taki moment we Włoszech, że właśnie on no musiał jakby się przemęczyć te pół roku, żeby później móc dalej gdzieś grać w jakimś lepszym zespole. No i też pomogła mu zmiana menadżera właśnie, bo znalazł mu po tym pół roku, właśnie prosił go, żeby przeczekał ten najtrudniejszy moment, że po pół roku go wyciągnie i tak się stało. Także załatwił mu grę w Miedzi Legnica i od tego momentu już jakby wszystko się układało, powrót do Polski, układało się wszystko już bardzo dobrze.
Sponsorem programu był PKN Orlen. Partnerem programu jest Budmat. Sponsor główny Wisły Płock. Producent pokryć dachowych, systemów rynnowych i ogrodzeń. Budmat. Tworzymy przyszłość dachu.